Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z Motorvo. Słuchajcie, nie inaczej, dzisiaj jestem dla Was z kolejną motocyklową nowością. Za mną stoi już przygotowany motocykl, który zaraz trafi do naszej oferty. I tak naprawdę jest to motocykl, który na dzień dzisiejszy jest chyba najbardziej pożądanym motocyklem w kategorii 125 u nas w salonie. Nie jest to nic innego jak Honda Varadero 125. Motocykl legenda, już nie ukrywam, że nawet pod względem sprzedażowym, bo faktycznie co pojawi się jakiś egzemplarz u nas w salonie, to momentalnie znajduje nowego właściciela, ale myślę, że to też nie jest przypadkowe. Jeżeli wyszukacie sobie na forach jakiekolwiek informacje o Hondzie Varadero, to faktycznie ciężko tam jest znaleźć cokolwiek niefajnego. Zapraszam Was serdecznie do krótkiej prezentacji z tą Hondą Varadero w roli głównej. No i zobaczcie, co udało nam się dla Was dorwać i też dlaczego myślę, że ten motocykl trafi niedługo w Wasze ręce. Honda XL 125 Varadero, czyli w większości dobrze znane wiadro, wiaderko, oczywiście Varadero, jeden z tych bardziej polecanych motocykli właśnie o pojemności 125. Dlaczego? Otóż myślę, że dlatego, że to jest motocykl niesamowicie udany, motocykl, który już nie powtórzył się nigdy później i tak naprawdę to jest motocykl, którego też brakuje w segmencie obecnie nowych produkowanych motocykli. No i faktycznie na dzień dzisiejszy nic Varadero nie zastąpiło i wciąż podpisuje się pod tym, że to jest motocykl, który nie ma konkurencji w swojej klasie, sobie 125, w takim segmencie dużych motocykli turystycznych. Bo faktycznie motocykl turystyczny można też dwojako zrozumieć, bo faktycznie sama bryła motocykla, sama pozycja za kierownicą, samo to, że jest chociażby już stelaż fabrycznie przystosowany pod kufer, to jest motocykl, którym się po prostu bardzo wygodnie podróżuje. Te same właściwości sprawiają, że ten motocykl nawet do takiej jazdy miejskiej, okołomiejskiej dla dorosłego faceta się idealnie nadaje. Bo faktycznie to XL w nazwie nie jest tutaj przypadkowe, to jest bardzo duży motocykl i moim zdaniem większego motocykla już się kupić na tą chwilę nie da. Te wszystkie obecnie produkowane jak Romety, Junaki, Bartony, Cuda Niewidy, faktycznie nie ma to żadnego porównania do tej Hondy Varadero. Zobaczcie chociażby na sam silnik, wielki silnik w układzie V i to są prawdziwe dwa cylindry. Do tej pory niektórzy nie wierzą, że w 125 mogą być dwa cylindry i to jeszcze taki wielki silnik, który tak fajnie wygląda. No to wszystko opakowane w fajne kształty, trochę takie oldschoolowe faktycznie, no ale za to wygodą jazdy ten motocykl się klasyfikuje naprawdę niesamowitą. Samo to, że dłuższy skok zawieszenia jest troszeczkę, pozwala nam też trochę wjechać, że tak powiem, z głównej drogi zboczyć. Zobaczcie, fabryczne opony, na jakich Honda Varadero wychodziła, też miały taki troszeczkę większy bieżnik, żeby faktycznie można było z tego asfaltu delikatnie zjechać. 18-calowe koło z przodu, więc też troszeczkę większe koło, to wszystko sprawia, że ten motocykl bardzo fajnie wchodzi w zakręty i się czujemy tak bardzo pewnie na tym motocyklu. No ale przede wszystkim, no tak jak Wam wspomniałem, to jest motocykl bardzo duży, więc dorosły chłop jak na to usiądzie, wciąż wygląda jak na motocyklu, a nie jak na jakimś tam małej motoryce. No to coś myślę, że swoją robotę robi, bo faktycznie jeżeli macie już prawko na samochód i chcecie mieć motocykl, na którym będziecie się dobrze czuli, no to myślę, że Varadero jest świetnym motocyklem, żeby sprawdzić siebie, żeby zobaczyć, czy ta zajawka na motocykle będzie i czy jest sens w ogóle to prawo jazdy robić. Niektórzy rzeczywiście tak do tego podchodzą, inni faktycznie zostają z Varadero na lata, bo że tak powiem stwierdzą, że ten motocykl w zupełności im wystarczy. No i też myślę, że to jest w porządku. Jednocześnie to jest motocykl najmocniejszy, no i tutaj może brzmi to jakoś źle, skoro mówię najmocniejsza, to jest wciąż maszyna, która ma 15 koni, ale faktycznie to jest max, który możemy dostać na prawo jazdy kategorii B bądź A1, więc znowu więcej się po prostu nie da. Motocykl, co ważne, chłodzony już cieczą, motocykl, co również ważne, wyposażony we wtrysk, więc nie mamy cię tu gaźnika, wszystkie problemy z regulacją, z ssaniem, kranikiem odpadają, więc jest to już ta wersja poliftowa, bo muszę Wam zaznaczyć, że Varadero wychodziło już od 2003 roku. No i pierwsze 4 lata produkcji to były motocykle zasilane jeszcze gaźnikiem. Po 2007 już wyglądają tak jak ten przed Wami i już mają zasilanie wtrysku. To jest bardzo bezobsługowa jednostka. Przykręcamy kluczyk, klikamy zapłon, koniec. Nic nas więcej nie interesuje. Naprawdę motocykl bardzo wdzięczny pod względem serwisowym. Myślę, że na samych wymianach oleju można tutaj przejeździć do naprawdę wielkiego przebiegu. Tym bardziej, że moim zdaniem i też zdaniem wielu kolegów ten silnik ma potencjał na zrobienie co najmniej 100 tysięcy kilometrów przebiegu, więc myślę, że to też robi niesamowitą robotę. No i słuchajcie, no muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, zanim przejdę do opowiadania o samym tym motocyklu.
Słuchajcie, przekręcam kluczyk i zobaczcie, co tutaj na liczniku nam się pokazuje. 9970 km od nowości. No to słuchajcie, motocyklą z 2008 roku przebieg na poziomie 10 tysięcy, to jest bardzo rzecz nietypowa. No i faktycznie stawia to Varadero w bardzo takim, bym powiedział, wysokim, na bardzo wysokiej półce. Dla tych, którzy nas jeszcze nie znają, Moto RW to jest firma, która zajmuje się sprzedażą oczywiście motocykli, ale prowadzimy też swój serwis, do którego gorąco zapraszam. No i wyróżniamy się na pewno tym, że każdy motocykl, który trafia na ten nasz dywanik sławetny, to jest motocykl z wyższej półki. Jeżeli szukacie bardzo fajnej, zadbanej, bezwypadkowej studenckiej piątki, to faktycznie jest sens się nad tym motocyklem pochylić. No i w paru punktach przedstawię Wam, dlaczego uważam, że ten konkretny motocykl powinien znaleźć się u Was w garażu, dlaczego on się według mnie wyróżnia spośród innych i co w tym motocyklu takiego fajnego jest. Podpunkt numer 1. Motocykl, słuchajcie, całkowicie bezwypadkowy. I to jest na pewno mega ważna rzecz, kupując pierwszy motocykl, żeby się nie zrazić, żeby tutaj się nie wpakować w jakieś problemy. My pod tą bezwypadkowością się podpisujemy, dostaniecie ten zapisek też na fakturze. Co za tym idzie, motocykl jest cały w oryginale. Tak naprawdę jedyna nieoryginalna rzecz, jeżeli chodzi o całe nadwozie, no to jest jakby kufer, który są dołożone, ale cała reszta jest fabryczna od nowości. Czyli jeżeli mówimy tutaj o całych tylnych zadupkach, zbiorniku paliwa, tych bocznych powiewkach, przedniej czaszy, przednim błotniku, to wszystko jest fabryczne od nowości, w oryginalnym lakierze z fabrycznymi naklejkami. Co więcej, ten motocykl, bo to, że jest fabryczny lakier, to jest jedno i to wiadomo, jest fajne, ale czasem jest tak, że fabryczny lakier potrafi wyglądać już bardzo źle. Tak tutaj, raz, że ten lakier jest bardzo ładny, a dwa, oczywiście nie ma żadnego śladu wypadkowości, więc zbiornik oryginalny, ładny, bez żadnej wniotki. Tutaj te boczne owiewki także bez żadnej jakiejś przycierki, bez żadnej większej rysy, to wszystko w tym motocyklu wygląda bardzo dziewiczo. No i trzeba przyznać, że jest to takie spektakularne, bo faktycznie motocykle z tego rocznika potrafią wyglądać już różnie. Oczywiście no wszystkich do jednego wara nie wsadzam, ale faktycznie Varadero także z 2007-2008 roku potrafi już wyglądać zdecydowanie gorzej, a tutaj wszystko jest naprawdę takie bardzo świeże i cieszy oko, co też myślę, że jest bardzo istotne. Więc pierwsza rzecz, motocykl oczywiście bezwypadkowy. Drugi rzecz, to co już na pewno zauważyliście, motocykl z ekstremalnie niskim przebiegiem, bo poniżej 10 tysięcy to raczej bym już to obstawiał na taki ekstremalnie niski przebieg. No ale to, że jest takie wskazanie drogomierza, to jest jedno. Dwa, to jest to, że ten przebieg jest całkowicie oryginalny. Nie są takie słowa rzucone na wiatr, bo słuchajcie, do motocykla mamy bardzo fajny zestaw dokumentów i tak naprawdę oprócz oczywiście oryginalnej książki serwisowej z Hondy, mamy parę takich dokumentów, które myślę, że są fajniejsze z tych, żeby potwierdzić sam też ten bardzo niski przebieg. Słuchajcie, to co jest fajne, to że mamy tutaj parę wyciągów z ostatnich badań technicznych motocykla, gdzie za granicą robi się je co 2 lata. No i słuchajcie, to co jest mega fajne, to jest to, że zobaczcie, mamy tutaj chociażby jedno z pierwszych potwierdzeń. Ten motocykl na przeglądzie technicznym w Niemczech w 2014 roku miał 6800 km przebiegu. Idziemy dalej. 2 lata później, w 2016, ten motocykl miał 8,5. Przejdźmy jeszcze dalej. W 2019 roku ten motocykl miał przejechane 9300, więc zobaczcie, jakie to są małe przerosty po tylu lat. No i faktycznie 9300 to jest przebieg, który na dzień dzisiejszy niewiele się przez ostatnie 5 lat zmienił, ale faktycznie od tego czasu motocykl po prostu kilometrów żadnych nie nakręcał. Więc o tyle to jest fajne, że mamy takie potwierdzenie, że skoro w 2019 ten motocykl miał 9300, a w 2014 miał 6800, więc to na tyle były małe te przyrosty, że wciąż możemy być przekonani, że ten motocykl ten przebieg oryginalny ma. Co więcej, jakby jeżeli, bo to są cyframi, ale jeżeli ktoś ma pojęcie na temat motocykli i ten motocykl zobaczy sobie na żywo, przyjrzy się silnikowi, przyjrzy się felgom, przyjrzy się oryginalnym tarczom, klockom, przyjrzy się też oryginalnym oponom, to faktycznie to się wszystko zacznie zgrywać w jedną całość, że to jest bardzo dobrze zachowany i rzadko zdarzający się motocykl pojemności 125. Więc oryginalny niski przebieg, myślę, że to jest mega ważny podpunkt, tym bardziej, że potencjał przebiegowy macie ogromny, więc przez wiele, wiele najbliższych lat przy tym motocyklu nie zrobicie nic.
Potem numer 3, motocykl przygotowany do sezonu na tyle, na ile uważaliśmy, że trzeba to zrobić i faktycznie dostajecie od nas księżyczkę serwisową, tu będzie wpisane, co przy motocyklu zrobiliśmy, tak naprawdę też ułatwi wam to serwisy na przyszłość, będziecie mieli taki przedziałek, kiedy zrobić jakiś następny serwis. No i naszym zdaniem naprawdę robić wiele nie trzeba było, choć faktycznie przejrzeliśmy wszystko. Oczywiście serwis olejowo-filtrowy, macie nowy olej w silniku, Zalendras jest motulem 10W40, nowy filtr oleju, nowy filtr powietrza, dwie nowe świece, nowy płyn hamulcowy z przodu, z tyłu, sprawdziliśmy zestaw napędowy, wyczyściliśmy, nasmarowaliśmy, sprawdziliśmy zawieszenie, jest suche, nie cieknie, akumulator jest w porządku, jest ładowanie, tarcza tył, przód, klocki tył, przód są w porządku, więc naprawdę ten motocykl moim zdaniem jest bez wkładu finansowego. Jedyne, do czego bym się tak może z takim lekkim przymrużeniem oka traktował, no to zestaw opon, ale słuchajcie, no tutaj grzechem byłoby je wymienić, no i faktycznie wielu z was zaraz powie, że faktycznie te opony to się nie nadają, bo jednak swoje lata już są, no ale chociażby dla potwierdzenia tego niskiego przebiegu, to opony musiały tutaj zostać, żeby wam pokazać, że motocykl, który ma 10 tysięcy przebiegu, może mieć fabryczny zestaw ogumienia, no i faktycznie on, zobaczcie, tak dobrze będzie wyglądał, mnóstwo bieżnika i myślę, że zdecydowanie jak na ten charakter jazdy motocyklem, gdzie pewnie większość z was to będzie użytkowała ten motocykl sobie weekendowo, to moim zdaniem te opony są jak najbardziej do zostawienia i śmiało na tym ogumieniu sobie pojeździcie. Tym bardziej, że słuchajcie, te opony są niesparciałe, niepopękane, nierozwarstwione w środku, a już takie też opony widzieliśmy, które były dużo młodsze. A tutaj macie, słuchajcie, oryginalną oponę od nowości, a faktycznie opona wygląda rewelacyjnie, tak samo z tyłu, jak i z przodu. No i to wszystko tym bardziej zbija się w całość, że to jest bardzo fajny, zachowany, dobrze motocykl. No i słuchajcie, kolejna rzecz, jeszcze wrócę do tamtego, oczywiście my się motocyklem przejeżdżamy, puszczamy kierownicę, sprawdzamy całą resztę, więc ten jest motocykl prosty, bezpieczny, jak najbardziej gotowy do jazdy. Kolejna rzecz jest taka, że my motocykle też przygotowujemy wam do rejestracji, czyli tak na dobrą sprawę, wy po zakupie tego motocykla idziecie już bezpośrednio do Wydziału Komunikacji go rejestrować. Całkowity koszt rejestracji dla was to 120 zł za rejestrację, potem wychodzicie z wydziału, robicie ubezpieczenie, koniec. Żadnych innych opłat, żadnego recyklingu, skarbówki, cła, nic do motocykla nie płacicie, więc to też myślę, że jest spore ułatwienie. Całą resztę załatwiamy za was my, więc to też myślę, że jest spoko. No i zanim jeszcze przejdę do odpalenia, no to oczywiście zapraszam was serdecznie wszystkich do MotoRW Jaśminowa 20 w Żyrardowie. Będziecie mogli ten motocykl zobaczyć sobie na żywo, usiąść, przymierzyć się, przejechać, więc zapraszam was serdecznie. Ale pamiętajcie też, że jeżeli macie za daleko, nie chce wam się, nie macie czasu, czy z jakichkolwiek innych przyczyn nie chcecie do nas przyjechać, to jest żaden problem. Wystarczy, do nas zadzwonicie, powiecie, skąd jesteście, my wam transport tego motocykla wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę, to wy z góry płacicie tylko za sam transport, całą resztę za motocykl dopiero na miejscu u siebie pod domem, jak już taką maszynę u siebie zobaczycie i tak dalej. Więc myślę, że to jest całkiem uczciwa oferta w obie strony. Gorąco do niej zachęcam i zapraszam. No i co? Chyba nie ma co przedłużać. Przekręcam kluczyk. Zaraz zobaczycie, jak taka 125 z tym silnikiem brzmi. Dobra. Kluczyk w stacyjce. Przekręcam kluczyk. Oczywiście przy okazji dwa kluczyki do stacyjki, dwa kluczyki do kuferka. Czerwony guzik w dół. NK się świeci na blacie. Klikamy zapon. No i zobaczcie, oczywiście na wtrysku, w automatycznym stanie. Wszystko tu się samo za nas zadzieje. No i już powiem wam szczerze, nawet po zapaleniu, mimo że dłumik jest fabryczny, no to ten motocykl już nie brzmi jak taka typowa 125 w naszej wyobraźni, że to będzie pierdziało, kopciło i nie wiadomo co. A tutaj macie naprawdę całkiem sympatyczny wydźwięk. Z silnika w układzie V. Zobaczcie sobie oświetlenie, światła krótkie, długie, krótkie, długie. Kierunkowskaz to też jest mega fajna informacja, że tutaj nie ma żadnych wystających kierunkowskazów. Macie tylko wbudowane karoserie, tak samo jak i z przodu i z tyłu, zintegrowane w lampie. Kierunkowskazy, jest to też taki fajny bajer. Im mniej z motocykla wystaje, tym mniej można urwać. Tu ładne kieruneczki, klakson, światło stop, przednie hamulca, światło stop możnego. Tutaj mamy też obrotomierz, wskaźnik luzu. No myślę, że na początek z motocyklami naprawdę bardzo fajny temat.
tym bardziej duży, można wygodnie zabrać pasażera. No i ten przebieg, mam 10 tysięcy, rzecz myślę, że bardzo rzadko spotykana, tym bardziej w takim segmencie. Zapraszam Was serdecznie, jestem pewien, że niedługo do usłyszenia, może nawet zobaczenia. Lewa w górę, widzimy się na trasie. Siemanko, hej!